Biden odtajnia ważne dokumenty. Polski wątek odtajniono 1,5 tysięcy dokumentów dotyczących zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Prawie 1,5 tysięcy dokumentów związanych z zamachem na prezydenta John F. Kennedy'ego zostało w środę odtajnionych przez administrację prezydenta Joe Biden'a. Wśród opublikowanych dokumentów znalazł się polski wątek, raport o zagadkowym zgłoszeniu od Polskiego szofera, ambasady ZSRR. Wciąż niejawne pozostaje ok. 10 tysięcy. Dokumentów. Decyzja o opublikowaniu części archiwów zapadła po tym, jak w październiku prezydent Biden odłożył publikację materiałów, powołując się na względy bezpieczeństwa i spowolnienie pracy ze względu na pandemię. Cały archiwum miało zostać udostępnione już w 2017 rok, ale ówczesny prezydent Trump również upublicznił tylko część akta, uzasadniając to opinią przedstawicieli służb, którzy stwierdzili, że niektóre informacje powinny pozostać ukryte ze względu na sprawy bezpieczeństwa narodowego, dobro organów ścigania i spraw zagranicznych. Jak dotąd wśród nowej transzy dokumentów nie znaleziono nic, co podważałoby oficjalne ustalenia Komisji Warrena o tym, że zabójca prezydenta Kennedy'ego, sympatyzujący z komunistami Li Oswald, działał sam. Są wśród nich jednak m.in. raporty dotyczące kontaktu w Oswalda z sowiecką ambasadą w Meksyku i rozmowy z tamtejszymi dyplomatami, jeden z nich, według CIA miał być członkiem zespołu do spraw. Zabójstw KGB. Dokumenty w sprawie. Zamachy na Kennedygo. Polski wątek inny raport wspomina o anonimowym zgłoszeniu mężczyzny podającego się za polskiego szofera sowieckiej ambasady w Kanberze w Australii. Podczas rozmowy telefonicznej z amerykańskim dyplomatą w dzień po zamachu Polak miał zasugerować, że zamach na Kennedygo sfinansowała KGB. W dokumencie mowa jest przy tym o podobnym anonimowym telefonie wykonanym na rok przed zamachem, w którym informator miał powiedzieć, że państwa żelaznej kurtyny oferują 100 tysięcy dolarów za zabójstwo Jochnef Kennedy'ego. Ostatecznie stwierdzono, że polski kierowca był prawdopodobnie pomyleńcem, między innymi ze względu na brak polskich pracowników ambasady sowieckiej w rejestrze. Inny z ujawnionych dokumentów CIA zwraca uwagę na przeoczony przez śledczych i komisję Warrena wywiad Fidela Castro dla agencji IAP, w którym kubański dyktator groził USA odwetem za próby zamachów na kubańskich oficjeli, w tym jego samego. Osobny dokument podsumowuje wieloletnie i nieudolne próby z CIA zabójstwa Castro z użyciem tabletek z jadem obasianym Botuliny. Agencja próbowała dokonać zamachu z pomocą kubańskich gangsterów i ich koneksji. Mimo odtajnienia ponad 90% wszystkich dokumentów związanych z zamachem na Kennedygo, tajna lub częściowo tajna, pozostaje jeszcze ponad 10 tysięcy. Z nich Biden dał agencjom czas do 15 grudnia 2022 roku, by dokonały skrupulatnego przeglądu pozostałych akta i odtajniły te, wobec których nie ma poważnych przeciwwskazań.